Kwestia bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej jest jednym z najważniejszych zadań dla rządu premiera Donalda Tuska. Kilka miesięcy temu zapadły tu ważne decyzje dotyczące uszczelnienia granicy, wprowadzenia strefy buforowej, sprowadzenia oddziałów prewencji policji, szkolenia w zakresie prewencji żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zostały też podpisane umowy i wdrożone do realizacji na uszczelnianie zapory tej fizycznej, przy której się w tej chwili znajdujemy, i zapory elektronicznej.